Ale nuda. Całe szczęście, przerwa. I jedzonko. Zapomniałam lunchu. Będę chodzić głodna. Uwielbiam jabłka. A u mnie pustki. Hej, chcesz? Tak, dzięki. Mam jeszcze kanapkę. Uwielbiam indyka. Ja też. Masz dwie połówki, co nie? Ale pycha. Weź ją sobie. Jesteś najlepsza. Co mi jeszcze zostało? Ma nawet deser? Jaki deser? Na to też się połasi. To kreda? Zaraz wracam. Lubicie cukier puder? Albo coś w tym rodzaju. Wow, idealnie. Pachnie przepięknie. Nie musisz nawet prosić. To dla ciebie. Z dużą ilością cukru. O! To pewnie alergia. Co to ma być? Ale ohyda! Uśmiech, zaraz to udostępnię. Sok pomidorowy. Ale mam na niego ochotę. Hej! Nalejesz mi trochę? Już, sekundkę. Mało zostało. Ej! Skończył się. Przecież widziałam to. Wiem, jak się na nim odegrać. Pora na pranka. Na pewno lubi kawę. Z bitą śmietaną. I posypką. Tio! Wow, to dla mnie? Fajnie, dzięki. Masz za swoje. Ach, piękne dźwięki ekspresu do kawy. I pachnie prankiem jak nic. To dla Emily. Dobry. Zrobisz mi kawę? O, dzięki. I ciasteczka? Podwójna premia. Doskonałe espresso. Świetna robota, Nick. Dla ciebie wszystko. Chcecie wiedzieć, jak to zrobiłem? Przewińmy trochę. Wpadłem na to rano, myjąc zęby. Emily zużyła pastę do końca? Wtedy mnie olśniło. Musiałem dać jej nauczkę. Szlam nadał się idealnie. Napełniłem strzykawkę szlamem. Do pełna. A co? Potem wstrzyknąłem w tubkę. Idealnie. I odłożyłem na miejsce. Czas się ogarnąć. Co? Moje zęby! Muszę to zmyć. Co się stało z pastą? Czemu wygląda jak gluty? No nie! Nick! Do później, maleństwa. Co dobrego tu mamy? O, a co to? Ale sknera z Lili? Zasady są po to, żeby je łamać. Oj, Lili wraca. Ktoś miał nadgryźć moje słodkości? Och, Iwa! Myśli, że ujdzie jej to na sucho? Dobra. To się okaże. Jeśli ściśniecie je wystarczająco, będą wyglądać na mniej jadalne. Ale ich miejsce jest gdzie indziej.
Lecimy do łazienki. Nikogo nie ma? Ten prank pachnie przewybornie. Zostawię je tutaj. I wychodzimy. Tylko ja mogę jeść moje jedzenie. No i mówię, że nawet nie mam psa. Ale głąb, nie? Zaraz oddzwonię. Lili? Co? Wiesz, kto to zrobił? To nic takiego. Smakuje jak czekolada. Czyś ty do reszty zwariowała? Lili wysuwa się na prowadzenie. Ale smaczne. O, co ja widzę? Jesz sałatkę, to takie zdrowe. Jestem z ciebie dumna. A, przez ten zlew chyba przeszło tornado. Dlaczego nie umyłaś naczyń? Ach, no dobra, już to robię. No i koniec ze spokojnym obiadem. Ta gąbka coś mi przypomina. Jest mięciutka i puszysta. Zupełnie jak ciasto. Już wiem, co zrobię. Lubicie wypieki? Najpierw weźcie zielony barwnik spożywczy. Zmieszajcie go z wodą, aż uzyskacie ciemnozielony kolor. Teraz zróbcie to samo z żółtym barwnikiem. Czas rozprowadzić barwy po cieście. Jedna część będzie żółta. Porządnie namoczcie biszkopt, żeby kolor był wyraźny. Teraz pora na drugą część. Pomalujemy ją oczywiście na zielono. Czy to wam coś przypomina? To chyba jedno z moich najlepszych dzieł. Mama idzie. A więc? Czemu naczynia wciąż są brudne? Cały czas tylko tu bezczynnie stałaś? Gąbki są takie pyszne. Tego się nie spodziewałam. Ty ich nie lubisz? Spokojnie, mamo. To tylko pomalowany biszkopt, widzisz? Ty mała żartownisio. Nie mogłem się oprzeć. Gąbkowe ciasto. Nie spadnij, nie spadnij. Nadchodzi druga torba. To dopiero trening. Byłaś w sklepie. Nieźle wygląda. No to już szczyt bezczelności. Prawie ręce mi odpadły, gdy je niosłam. Już ja mu dam nauczkę. Chwileczkę. Ten majonez może się przydać. I to bardzo. Otwórzcie jogurcik. Zjedzcie zawartość, żeby zrobić miejsce na majonez. Wyciśnijcie, ile dusza zapragnie. Na koniec zamknijcie kubeczek. Ktoś tu nauczy się doceniać cudzy wysiłek. Wraca. Nara! Czas na jogurcik. Już czuję ten smak. Byle dużo nabrać. Jest przeterminowany! Chciałaś mnie otruć, czy co? Niedobrze mi. Mam cię. Wow! Czy jest coś lepszego od serniczka? Duży kawałek dla ciebie. Przyniosłam specjalne widelce. Najpierw wzięłam kulę ciasta, potem rozwałkowałam na płasko. Gdy zrobiło się gładkie, położyłam na nim widelec. A jak stwardniało, przekręciłam, ale żeby wyglądał jak prawdziwy, posmarowałam go na złoto. Barwnik jeszcze nie wyglądał tak realnie. Chwilę po malowaniu widelec był gotowy. Wyglądają na podobne, nie? Dasz mi w końcu ten widelec? Halo? Ziemia do Emy! Proszę. W końcu. Pierwszy gryz. Naomi?
Co? Czy ja odgryzłam widelec? Jest jadalny, widzisz? I smaczny. O, nieźle.